Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i dzisiaj lecimy do Wojanowic 2.0, to jest Wojanowica. Witajcie serdecznie, z nami jest witajcie, dwóch Wojanów. Witajcie. Tak, tak. Ty wiesz. Chodźmy, Wojan wersja damska. Chodźmy czym prędzej. Mamy, dzieli nas około 2,5 tysiąca kratek do Wojanowic i teraz muszę tak. Czekajcie, musi to się powiększać, bo jest minus 2000, co czyli to? Musimy biec w tą stronę. O nie, musimy w tamtą stronę biec, okej, okay, ale musimy iść, o! Takie coś mniej więcej, coś w tym stylu. I teraz lecimy cały czas do przodu. Tylko problem w tym, że musimy koniecznie znaleźć jakieś morze, w którym wiecie, zgubimy tego on. Bo on możliwe, że teraz wie gdzie jesteśmy, mógł nas śledzić. W sensie plan robimy, nie? W sensie tak, tak, idziemy na Wojanowice 2.0. Tam dobra, obmyślimy dobra. Plan. I myślę, że zamach na on zrobimy na otwartym morzu gdzieś. Tylko teraz trzeba wymyślić plan, jest jak ten. Go zwabić na otwarte morze. Macie jakieś pomysły, czy nie? O, ja myślałam, że trzeba było znowu z nim jakoś się zaprzyjaźnić, ale już nie przez Paliona, bo Palion to już jest niewiarygodny w jego oczach. Oj, no mi to on raczej za bardzo nie będzie ufał. Za to ja, atrakcyjna dziewczyna młodego wieku. W sumie Palion, ty go próbowałeś na dziewczynę zwabić właśnie, nie? No, no właśnie, że, się dało. Że tam jest ale, ale to musi być, może? To musi być onka taka, onka. Onka. No to ja się przebiorę na czarno. Tak. Kati się przebierze na czarno z jakimiś, nie wiem, różowe oczy, różowe oczy, różowe oczy. I będzie onka. Zrobimy ze mnie onkę. Tylko będzie ci nikt widać i co wtedy? No nie, no powiem, że ukradłam konto Kati i że... Ale to będzie dobre, i taki kwiatuszek jeszcze na głowie. Onka, będzie onka, onka. Ja nie mogę. Tak, będzie mnie. Onka. Napiszcie, moi drodzy widzowie, czy takie coś waszym zdaniem by przeszło z tym on. No ostatnio przecież ten, Palian, skoro go na a mogę się zapytać, mogę się też zapytać swojej dziewczyny, czy by nie chciała. Ale co? Zagrać Palionowa. Onki. Zagrać onki. Ale ja myślę, że on już w ogóle słysząc Palio, to już pewnie nie ufa. Palionka. A, no, no. Czy no piękna nie, no, dziewczyna. Ja jestem ciekaw, co ci on Palion zrobi. Ja no myślę, właśnie. Że nie będziesz miał jeszcze, lekko. Jeszcze z nim nie rozmawiałem. Więc to dobrze, w sumie lecimy na Wojanowice 2.0, bo tam będziecie mieć swego rodzaju azyl. Ale uważajcie, żeby czasem nie wydać tego miejsca, bo jak wydacie Wojanowice 2.0, no to będziecie totalnymi zamocami, nie? Zamocami, nigdy w życiu, nie? Nigdy, to jest w moim sercu tylko. Dobrze, chyba że onka, znaczy palionka, czyli przepiękna Palion? Kobieta, naprawdę lepszej, 10 na 10 kobieta. Ej, gdyby zrobić swój skin, ale w wersji różowej? Ja nie jakąś mogę. Sukienkę dać? Ej! Ej! I ty byś się przebrał za to i zmienił nick sobie w Minecraft na palionka. Ale to by musiało być coś takiego, że ta palionka, czyli najpiękniejsza dziewczyna, bo ty wiesz, że się nie znaleźliście, kiedyś ją poznacie, ale ona by się musiała przeciwstawić temu on jakby, znaczy przeciwstawić, właśnie z nim być, ale przeciwstawić się mnie, o. I przeciwko mnie działa. Nie, rozumiem. A, dobra. Okej. Okay. Tak, bym musiała powiedzieć coś w stylu. O, nienawidzę Paliona. Tak, tak, no, no, no właśnie. Zranił tak, mnie. Zranił mnie. Ale wy się śmiejecie z jej głosu. Czemu się śmiejecie z jej głosu? Taki niebiański głos ma. A ty w ogóle wiesz, jaki ona ma głos? Już poznałeś ją? Znaczy, no tak, no, rozmawiałem z nią, ale poza kamerami. Delfinki. Delfinki. O kurczę. Uważajcie na zombie. Starcie wyrzuciłem. Zombie. Dobra, płyńmy jak, czym prędzej. Jak te delfiny, ja też chcę tak pływać. Delfiny, nauczcie mnie. Musimy please. Płynąć. O ja, jak ja szybko pływam. Dlaczego ty tak szybko pływasz? A przez te delfiny. Mam efekt od patrz delfina. To. Patrz to. Wow, jak lecisz. Jak popylam. O ja. Ja nie mogę. Ja. Ale epickie. Patrz, o, ej patrz to. Ej, patrz. Miau. I weź sobie, przestań płynąć, tylko idź tak, idź normalnie w wodzie jakby. Patrz jak szybko idziesz. Ej, no jak szybko idę. To wygląda jakby bieg normalnie, Usain Bolt Wojtek. Usain Bolt. Ale musicie poczekać, bo was tracę. Dobrze. Delfiny, dajcie moc. Ja nie mogę. Ja nie wiedziałem, ale... że w ogóle takie coś się dzieje, to jak są delfiny. Dobra, musimy odpłynąć jeszcze kawałek od lądu, żeby totalnie zgubić ląd. Dobrze. Jeszcze palion ląd i ja już powoli znikam. Ja gubię, już prawie za mgiełką. Tutaj jedna taka malutka tak, wyspa tak. Jakby denerwująca. Za mgiełką już tutaj też jestem. Musimy i uwaga, jeszcze kawałeczek, dosłownie kawałeczek. O, no nie, jeszcze dalej troszkę.
Uwaga, okay. 3, 2. Ja już nie widzę nic. Nie, nie widzę nic. Nic? Ja to jeszcze kawałek widzę, ale ja widzę tylko od boku, jak patrzę. Jak patrzę w ten sposób, to nie widzę. O, widzicie, patrzę? Patrzcie, ludzie, tylko od boku patrzę. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. Tutaj już nas on raczej nie złapie. On się boi właśnie takich miejsc. On się boi takich miejsc jak tutaj. Teraz go gubimy i teraz możemy dopiero iść na Wojnowice 2.0, nie? Tak, teraz dopiero możemy iść, więc teraz wyznaczę kierunek. Dobrze, bo ja nie pamiętam, gdzie to jest. Cześć, dobra. Ciężka rozpoznawalność w terenie. Teraz tu. Okej, chyba w tą stronę, tak mi się wydaje. Dobra, płyńmy. Płyńmy, ludzie, teraz. Gdzie są delfiny? Tutaj jest delfin. O, jest! Delfin! Drugi delfin! Chodź tutaj! Złapało mnie. Jak to chwila! Kici, delfinie, kici, hał. Na co reaguje delfin? Miau. Delfin reaguje na... Iu. Wow, sobie mi wyskoczył na ląd. O, ja gdzie jesteś? Nawet już nie widzę, już dopłynąłem. Jestem, witaj przybyszu z innej planety, alienie. Witam przybyszu z innej planety. Kati nie widzę. Kati, płyniesz czy nie płyniesz? Jest Kati, dobra, delfin nie pomaga, super. Tu mnie żaden delfin nie chciał. 16 minus 2, okej, dobra. Jeszcze kawałeczek w ten sposób. Dobra. Lecimy, dude. O nie, robi się Wiedziałem, że to powiesz. Robi się noc, Kati, uważaj. Zachód słońca. Piękny zachód słońca. Czekaj, ja nie mam łóżeczka, bo mnie palią 5 razy zabił i pewnie już dawno zgubiłem. Piękny zachód. No, wczoraj się widzowie troszkę pokłóciliśmy. Do Wojanowic 2.0 w takiej ekipce. W sumie taki klimacik jest taki wojanowiczowy, w sensie wojanowiczanowy. Wojewiczanowy, tak. Ej, się mnie chłopaki, noc się robi. Ej, lol, tutaj jest świątynia, ale czy ja ją kiedyś tutaj już odwiedzałem? Chyba nie. Nie wydaje mi się. A, odwiedzałem. Kurczę, ja Wojtek, odwiedzałem. Ty byłeś wszędzie na tej planecie, tak, to jest niesamowite. Ja dosłownie, ja jeden odcinek robiłem. O, uważajcie, wiedźma. Kati, uważaj, tutaj jest wiedźma. Co ona mi zrobi? Zabije. Ciach! Helio? No nie, ona się leczy! Spadajmy stamtąd. Goni. O nie, szkielet! Pomocy, nie! Pomocy. O, ale piękna sawanna. I czuję się, jakby to zaraz miała być Wojanowice, zwykłe. No. Ej, no, trochę tak to wygląda. Ej, lol, jakbyśmy teraz trafili. Pustynia, czekaj, sawanna dobrze, tutaj. Na pewno wziąłem kordy. No. Teraz takie, oh boy. Na pewno tak może być. Ej, ale jesteśmy bardzo blisko, wydaje mi się, że jeszcze około 500 kratek i będziemy, więc super blisko jesteśmy. To było na pustyni, z czego co pamiętam, nie? Tak, ale ta pustynia się zaczyna właściwie tak. No. O, jest, faktycznie, jest pustynia. Witamy serdecznie. O, lol! Zombie, po pierwsze musimy przepłynąć przez tą rzeczkę. Przepłyniemy przez rzeczkę. Musimy szybko, bo on zaraz może się pojawić, jest noc. Gdzie teraz? Jest noc. On se tam pewnie teraz robi obiad na Wojanowicach. Jeszcze około 600 kratek. A faktycznie, patrz, to jest zwykły biom. I jest pustynia, czyli połączenie tego, co tam jest. Tak, elegancik. Jesteśmy już mega blisko, wydaje mega mi się. Blisko, no. Zaraz chyba będziemy. Nawet trochę poznaję te tereny. Ja nie mówię. Ja na jednym odcinku zrobiłem 100 tysięcy kratek, przeleciałem na LED. Co? Masakra. No. Co? 100 tysięcy kratek i tyle rzeczy, co ja widziałem, to masakra. A to jakbyś w Wojanowicach od Wojanowic 2.0, tak? Od Wojanowic równe 100 tysięcy kratek leciałem w jedną stronę. Dobra, uwaga, skręcamy teraz już praktycznie tylko w prawo. Pomocy, nie, sam sobie poradzę, spoko. Pomocy, o, dzięki, zawiózł. Ej, dajcie żarcie, please, duszę się, nie mam mięsa. Pomocy, nie odchodźcie, się nie mogę biec. Nie opuszczajcie mnie. O, chociaż nie będę cały czas ostatnio. Pomocy. Topię się, pomóż. Topię się. Czekamy za to, też. Topię się. Jakbyśmy za to nie czekali, to już byś dawno się zgubiła. To lepiej iść bez mnie. No nie, dlatego czekamy, nie? Ale się idzie opornie. I zaraz się będę dusił bez jedzenia. Potrzebuję żarcia. O, już widać Wojanowicę. Wojanówka, dziękuję Wojanówka, dzięki. Bardzo dziękuję. Serdeczne o, widzę ten dzban, czy jak Tom. To tam, garnek. Ej, a co to jest? Co tutaj uważaj, plecy. Ej, ty tutaj stawiałeś bacon? Ja nie pamiętam, że stawiał tutaj bacon. Nie stawiałem bacona. Co tu się stało? Ej, czemu tu jest bacon?
No czemu to jest bacon? Hej, chodź. Chodź, może coś jest ukryte pod tym, chodźcie. Ej, co jest... Bikonik! A, nie, czekaj, bacon, ja stawiałem bacon, ej, bacon ja to jest to, co się świeci, nie? Tak. Ale to są zamknięte... Mi, moi drodzy, czy ja stawiałem ten bacon? Ej, zamykałeś tą bramę? No, ona była zamknięta zawsze. Tak. Kurde, bo się dziwne rzeczy dzieją. Tak, dostali. On nie miał głowy? Ja mu chyba zniszczyłem głowę, aha, z tego co pamiętam. Bacon? Ej, ale lol, bacona nie pamiętam. I teraz widzowie musicie mi napisać, czy bacon tutaj był. To jest pytanie. A właściwie on nie daje nawet efektu, co nie? Więc o co chodzi? Zniszczony w ogóle, bo nie ma tutaj tego. Tego nie ogarniam. To jest grane. Jak to się wydaje? Naprawdę darmowy, nie mam darmowy bacon. Darmowy bacon. Dobra, chodźmy tutaj się schronić, bo naprawdę... Wow, ty, sporo przygody gdzie? Za nami. Na dół? Na dół idziemy? Na dół, tam obmyślmy zrobimy może tajny plan. Jak dobrze, życia. Te Bojanowice 2.0 są, bo to nam naprawdę... Wow, działo się. Tajny plan, dobra, całego życia. Tutaj, o ile z diaksów, dobra, zrobię wszystkim zbrojki. Ja też... zbrojkę. Stack bloków diaksów masz, co jest grane? O, jedzonko! O, mam. Mogę idealnie dla paliona, dziękuję. Piecku. To chce zbroję. Ja chcę zbroję, ja jestem goły, widzisz? A ty nie chcesz zbroi? Ja mam różową. Kasia mam różową. Dobra, to trzymaj palion. Serdeczne podziękowania dla twojej rodzinki. Pozdro, trzymaj się tam. Pozdro dla całej I narzędzia też również poproszę jak coś. Narzędzia też chcesz? A co jeszcze? To jest przebieralnia. Czekaj, przebieralnia, no właśnie, czemu tego przebieralnia? O lol, jaki kilo bierę. Masz torpedę 3 na trójzębie. Jest bogaty. Jaki kilo bierę. Tyś jest bogaty. Tyś jest bogaty. Ty maj mieczola, paliona. Ty bardzo miałeś. O lol, jaka zbroja bierę. Miałeś jajo. Jajo. Bierę taką zbroję i gitara. Osioł. To nie jest osioł. Dajność 1, nice. Okay. O. Serdeczne podziękowania. Ustaliście tego konia tutaj. A kto wam kazał? Serdeczne podziękowania. Postawił tego konia? Nazwijmy go Wojanowiczan. Postawił tego konia, paliąc. Wojanowiczan. Ja postawiłem konia, Wojanowiczan go nazwę. Dlaczego postawiłeś konia? Czarny Wojanowiczan. Bo trzymanie jajek w Minecrafcie jest nielegalne. Ja nie mogę, ej lol, ej, ty, jaki on jest czarny. Masz tu enchant. On próbuje uciec stąd, lol. Na jaki level zenchantowałeś? Ja już kupiłem, wziąłem ze skrzynki. Ja nie mam levela w ogóle, bo mnie pozabijałeś pewnie 3 razy. A, bo wiem, no kłóciliśmy się wtedy o ziemniaka, pamiętam. Ej, tu jest kolejny, tu jest jakiś pogromca nieumarły, jakiś mieczyk. No, możesz sobie go wziąć. Nie jesteś najlepszy. Naprawdę, nigdy tak hojnego człowieka nie spotkałem. Kasia, trzymaj, diamentowy miecz masz. Ale... Dobra, to odłożę w sumie tutaj. Cyk, okej. Okay. O, długą. No i słuchajcie, moi drodzy widzowie. O. Odrobiliśmy troszeczkę to, co straciliśmy. Kasia, zejdź. Kasia, zejdź. Nie. Kasia, zejdź. Nie. O. Co jest grane? No kurde, on nie chce iść. Nie możesz go pociągnąć? Patrz! O, możesz. Zostaw mnie i mojego konia. I teraz. Jazda! Speedrun! Szybko biegnie! Speedrun, z góry, Nie da się tak. Co tu się dzieje? Moi drodzy widzowie. Ojku, prawie walnąłem. Pozdro Wojtku, ale kurde, jaką ty masz zbroję? Mieliśmy zapas. Bogaty. No. Ale słuchaj, tutaj możemy spokojnie kopać, tam jest portal do Netheru, możemy rozbudowywać się, z diaksów możecie korzystać, no i rozbudowujemy się, żeby znowu zniszczyć tego Lamusa Sramusa. Onusa. Onusa. Miły jesteś, Totek, miły jesteś. Anos. Dynia? Ej, można wyorać w dyni. Patrz. Ciach. Mamy dynę. Jeszcze popatrz, ale patrz, jeszcze pochodnią walniemy w to. A nie, dobra, to trzeba jednak wkraść. Teraz nie widzisz świata w ogóle pomiędzy oczami. To się dzieje, Halloween już było, czy dopiero będzie? Będzie. To się dzieje. Ej, jak się robiło taką dynię, która świeci?
No połączysz z pochodnią, nie? No nie działa właśnie, problem. W craftingu, nie? Nie działa. Daj mi, no jak się to połączę. Nie działa. Nie działa. A, mamy pochodnię świecącą, elo. Jak ty to zrobiłeś? Ja. Magia, magic. Nie no, proszę. Magic. Jak? Ale to gdzie, była nie dałeś mi tak dynie, zwana magic. A, magic. Faktycznie, zaprzepraszam. Zaprzepraszam jak bardzo ty zrobiłeś taką świetną dynię. Ty, a jak... Jaka piękna. O, zabrałeś moją dynię. Przestań! Przestań! A nie, co to? A, postawiłem niechcący. To jest na schodkach. Dawaj dynię. Masz, skórkę. Nie rób takich obostrzeń. Trzeba się przespać tam. Chodźcie na zewnątrz, trzeba się przespać w łóżeczku, bo jak ktoś zginie, to się znowu odrodzi na Wojanowicach i to będzie problem. Poczekajcie. Jeśli ja mam tu mieszkać, to o nie, ale cień. A jest wyrko. Dobrze. Jest wyrko jeszcze jakieś? I mam zielone tutaj wyrko. Nie, to zamawiam. Zamówienie składam na nie. Yes, a ja mam aqua wyrko. Wow. Zamówienie. Wow. Dobra, ale już i tak nie. Gdzie jest? Spać. Tu jest faktycznie. Dobra, wezmę. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, teraz czas na rozwinięcie się i mamy kolejny plan na zniszczenie ONU. Musimy to zrobić na otwartym morzu. Jeżeli macie pomysł, jak go tam zaciągnąć, napiszcie na dole w komentarzu. Teraz potrzebujemy waszej pomocy. Oraz trzymajcie się. No i papa. Pozdro. Widzowie.